Wiadomość od Boga na dziś. Drogi synu, nadszedł twój czas, Bóg ma dla ciebie błogosławiony i tajemniczy dar finansowy. Już jesteś w jego posiadaniu, ale zanim ten film się skończy, odkryjesz, jak go odblokować. Twoje życie zmieni się diametralnie, po tym jak usłyszysz, co nasz ojciec chce ci dzisiaj przekazać za pośrednictwem tego filmu. Drogi synu, ten film nie pojawił się przypadkiem na twoim ekranie, ale po to, abyś odblokował to, co nasz ojciec ma dla ciebie. Ta tajemnicza kluczowa jest, abyś wysłuchał każdą słowo do samego końca. Drogi synu, nie trać ani minuty, aby później nie żałować. Już dzisiaj zaczniesz dostrzegać znaki, a zmiana zacznie się subtelnie, a kiedy najmniej się tego spodziewasz, będziesz już żyć życiem, o którym zawsze marzyłeś. Ale wszystko zależy od jednej rzeczy, którą odkryjesz pod koniec tego filmu. Kiedy zaczniesz zauważać różnice, nie mów o tym nikomu, pamiętaj, że Bóg działa w ciszy, to będzie kluczowe dla twojej przemiany. Ważne jest, aby za każdym razem, gdy usłyszysz słowo lub poczujesz, że słowo jest skierowane do ciebie, szybko napisać: przyjmuję, aby łaska już mogła stać się częścią twojego życia. Bracie, siostro, dzisiaj mam dla ciebie niesamowitą wiadomość, którą chcę się z tobą podzielić. Wiadomość, która nie tylko zmieni, ale całkowicie odmieni twoją rzeczywistość. Tak, to prawda, skarb przychodzi prosto z nieba, aby cię błogosławić w niezwykły sposób. Wiem, że życie było wyzwaniem, a walki były intensywne, ale dziś chcę ci przypomnieć, że Bóg jest wierny. On widzi każdą łzę, każdą modlitwę, każdy okrzyk. Nic nie umyka oczom naszego Ojca Niebieskiego. Bóg zna każdy szczegół twojego życia. Wie dokładnie, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz i nie zapomniał o tobie. Może czujesz się zapomniany, jakby twoje modlitwy nie były wysłuchane. Ale Bóg pracuje za kulisami. Przynosi nowe możliwości, nowe błogosławieństwa i zmianę, która całkowicie odmieni twoje życie. Przyjmij to błogosławieństwo. Ile razy martwiłeś się o rachunki, o przyszłość, o trudności, które wydają się nie mieć końca? Wiem, jak to jest. Wydaje się, że w obliczu tylu obowiązków trudno jest znaleźć moment spokoju, moment na oddech i poczucie, że wszystko będzie dobrze. Ale, bracie, siostro, chcę, abyś wiedział, że jest nadzieja. Jest światło na końcu tunelu, a tym światłem jest Jezus Chrystus. Drogi synu, pamiętaj o słowach Jezusa z Mateusza 6, wersetu 34. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutro samo będzie się martwić o siebie. Każdy dzień ma dość swojego utrapienia. Jezus uczy nas, abyśmy żyli dzień po dniu, ufając, że Bóg zatroszczy się o nas w każdej chwili. Czasami wydaje się, że wędrujemy przez pustynię, nie wiedząc, kiedy znajdziemy wodę, by ugasić nasze pragnienie. Ale nawet na pustyni Bóg jest obecny, jest Bogiem, który zaopatruje, Bogiem, który otwiera drogi tam, gdzie ich nie ma. Zrobił to dla ludu Izraela, gdy prowadził ich przez pustynię i zrobi to również dla ciebie. Ale dzisiaj uczyni to poprzez potężną relikwię, którą Jezus nam zostawił, a do której będziesz miał dostęp w szczególny sposób w tym wideo. Bądź uważny, ale zanim ta relikwia zostanie ujawniona i zanim dowiesz się, jak możesz mieć do niej dostęp, chcę, żebyś zamknął oczy i razem pomodliliśmy się za ludzi z Rio Grande do Sal, za tych, którzy stracili swoje domy, za to, o co tak ciężko walczyli, by osiągnąć, za tych, którzy stracili swoich bliskich, ludzi, których kochali. Niech Bóg podniesie duszę tych, którzy odeszli blisko siebie.
Niech wszyscy, którzy nas opuścili po powodziach, teraz będą u boku naszego Ojca, doświadczając prawdziwego szczęścia. Napisz Amen w komentarzach. Synu, Bóg włożył w moje serce, bym podzielił się z Tobą tym przesłaniem. Zwróć na to szczególną uwagę, bo Bóg wysyła swoich aniołów z nieba, by na zawsze zmienili Twoją rzeczywistość. Przynosząc Ci dostatek i obfitość, możesz teraz przechodzić przez trudny moment, ale chcę Cię zachęcić, byś nie tracił nadziei. Bóg jest wierny i spełnia swoje obietnice. Jego aniołowie są wokół Ciebie, gotowi działać na Twoją korzyść. Pracują nad tym, by otworzyć drogi tam, gdzie ich nie ma, by przynieść rozwiązania tam, gdzie wszystko wydaje się stracone. Wyobraź sobie przez chwilę, że jesteś w ciemnym pokoju, nie wiedząc, dokąd iść, a nagle zaczyna świecić światło i zdajesz sobie sprawę, że to światło prowadzi cię do otwartych drzwi. Te drzwi to twoja szansa na dostatek i obfitość. Bóg prowadzi cię do tych drzwi, a jego aniołowie są tam, aby pomóc ci przez nie przejść. Odbierz tę łaskę. Może próbowałeś już wszystkiego i nadal czujesz się uwięziony w cyklu braku i frustracji, jakby niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, zawsze wydaje się, że coś blokuje twój postęp, że jest niewidzialna bariera między tobą a błogosławieństwami, których tak bardzo pragniesz. Ale chcę, żebyś wiedział, że Bóg ma dla ciebie dziś specjalne przesłanie. Bóg prosi cię, abyś był wierny w małych rzeczach. Czasami skupiamy się tak bardzo na wielkich osiągnięciach, na wielkich marzeniach, że zaniedbujemy małe okazje do wierności, które pojawiają się codziennie w naszym życiu. Jezus powiedział w Łukasza godzina 16:10, kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny. To oznacza, że aby osiągnąć to, czego pragniemy, musimy najpierw być dobrymi zarządcami małych błogosławieństw, które otrzymujemy. Pomyśl przez chwilę, jak radzisz sobie z małymi rzeczami w swoim życiu. Może to być praca, której nie lubisz, zadanie, które wydaje się nieistotne, czy nawet to, jak traktujesz ludzi wokół ciebie. Bóg obserwuje te małe postawy, ponieważ one ujawniają twoje serce. Chcę zobaczyć, czy można ci zaufać w małym, zanim powierzy ci wielkie. Odbierz ten dar od naszego Ojca. Kiedy jesteśmy wierni w małym, pokazujemy Bogu, że jesteśmy gotowi na więcej. To jak sadzenie ziarna, dbasz o nie, podlewasz, poświęcasz uwagę, a z czasem rośnie i przynosi owoce. Bóg patrzy, jak troszczysz się o nasiona, które ci dał, i kiedy widzi, że jesteś wierny, daje ci więcej nasion, więcej możliwości, więcej błogosławieństw. Bądź wierny w swoich finansach, nawet jeśli wydają się małe. Dawaj dziesięciny, pomagaj potrzebującym, a zobaczysz, jak Bóg pomnoży twoje finanse w sposób, którego nigdy byś nie przewidział. Bądź wierny w swojej pracy, nawet jeśli nie jest to praca twoich marzeń. Pracuj z doskonałością i oddaniem, bo Bóg widzi i nagradza tych, którzy są wierni w małych rzeczach. Bóg umieścił cię w pewnych sytuacjach, aby przetestować i wzmocnić twoją wiarę. Chcę zobaczyć, czy możesz mu zaufać i być wierny w małych rzeczach, zanim postawi cię nad wielkimi. Może zastanawiasz się, dlaczego Bóg od razu nie daje ci wszystkiego, o co prosisz. Odpowiedź jest prosta. Ukochane dziecko, Bóg przygotowuje cię na coś większego, chce, abyś był gotowy, by otrzymać i zarządzać wielkim błogosławieństwem, które ma dla ciebie. Przyjmij to błogosławieństwo, tak jakby nasz ojciec mówił teraz, ukochane dziecko, ukochana córko, dziś mam dla ciebie coś wyjątkowego i boskiego. Chcę, abyś przestał robić cokolwiek, co teraz robisz,
i wysłuchał uważnie, ponieważ ta wiadomość ma moc, by przemienić Twoje życie w niesamowity sposób. Ja, Pan, Twój Bóg, mówię bezpośrednio do Twojego serca. Pamiętaj o obietnicach, które Ci dałem. To nie są tylko słowa, ale wieczne zobowiązania, które ja, Stwórca nieba i ziemi, złożyłem, aby prowadzić, chronić i błogosławić Twoje życie. Każda moja obietnica jest odzwierciedleniem mojej niezachwianej miłości i niezmiennej wierności. Pamiętaj o obietnicy, że nigdy nie będziesz sam, nawet gdy świat będzie się walił wokół Ciebie. Jestem przy Tobie, moja obecność jest stała, moja miłość jest niezmienna. Widzę każdą łzę, słyszę każdą modlitwę i czuję każdy ból, który nosisz, i obiecuję zamienić Twoje łzy w rzeki radości, Twoje modlitwy w cuda, a Twoje bóle w świadectwa zwycięstwa. Przyjmij tę prawdę. Obiecałem dać Ci siłę, gdy poczujesz się słaby. Kiedy Twoje siły zawiodą, moje będą wystarczające. Kiedy Twoje nadzieje zgasną, odnowię Twoją wiarę. Zaufaj mi i oddaj swoje zmartwienia w moje ręce, bo troszczę się o Ciebie z miłością, która wykracza poza ludzkie zrozumienie. Jestem niewyczerpanym źródłem Twojej siły i odwagi. Mam wspaniałe plany dla Twojego życia, plany dobrobytu, a nie zniszczenia, plany, by dać Ci nadzieję i przyszłość. Ale aby te plany się spełniły, musisz zaufać mi całym swoim sercem. Nie polegaj na własnym zrozumieniu, ale uznaj mnie na swoich drogach, a ja wyprostuję Twoje ścieżki. Czy wierzysz w to? Czy ufasz temu? Jeśli tak, napisz: ufam i wierzę całym moim sercem w Ciebie, mój Ojcze. Synu, pamiętasz ten dar, o którym mówiłem na początku, który już miałeś, ale potrzebowałeś go odkryć. W rzeczywistości Bóg ma dla Ciebie dwa dary, a jednym z nich jest pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ten dar nie jest jak każdy inny, to bezcenny skarb, błogosławieństwo, które całkowicie odmienia nasze życie. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia z spokojnym sercem, wiedząc, że bez względu na to, co się stanie, jesteś bezpieczny w ramionach Boga. Pomyśl, jak to by było żyć bez tego ciągłego uczucia niepokoju, bez strachu przed przyszłością, bez lęku, który tak często odbiera nam radość. Pokój Boży to właśnie to i jeszcze więcej. Pokój, który Bóg oferuje, jest prawdziwym pokojem, a nie fałszywym poczuciem bezpieczeństwa. Nie zależy od okoliczności wokół nas, to pokój zakorzeniony w zaufaniu do Boga, w pewności, że On ma wszystko pod kontrolą. Kiedy stajemy w obliczu burz w naszym życiu, ten pokój utrzymuje nas mocnymi, daje nam siłę, aby iść dalej. Jezus powiedział: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Jan 14:27. Pokój, który pochodzi od Boga, jest inny niż cokolwiek, co świat może zaoferować. To pokój, który uspokaja serce, daje nam spokój nawet w najtrudniejszych chwilach. To pokój, który pozwala nam odpocząć, wiedząc, że Bóg o nas dba. Pomyśl o tych nocach, kiedy nie mogłeś zasnąć, ponieważ w Twoim umyśle panował chaos i lęki. Wyobraź sobie teraz, że wszystkie te troski zostają oddane Bogu, a Ty odczuwasz głęboką ulgę, spokój, który przenika całe Twoje jestestwo. To jest pokój Boży. Odbierz ten dar od naszego Ojca. Aby żyć w tym pokoju, musimy pielęgnować bliską relację z Bogiem. Musimy spędzać czas w Jego obecności, słuchać Jego głosu i ufać Jego obietnicom. Pokój Boży jest owocem tej relacji. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej doświadczamy Jego pokoju. Bóg chce dać Ci ten pokój już dziś.
On zaprasza Cię, abyś spoczął w Nim, abyś pozwolił Mu zająć się wszystkimi Twoimi problemami. Przyjmij ten dar, oddaj Mu swoje troski. Otwórz swoje serce na pokój Boży, pozwól Mu uspokoić Twoją duszę, niech przyniesie spokój Twojemu sercu. Żyj każdego dnia w pokoju Bożym i zobacz, jak to odmienia Twoje życie. Niech Bóg obficie błogosławi Twoje życie swoim pokojem dzisiaj i na zawsze. Ukochany Synu, niech to boskie przesłanie dotknie Twojego serca i pocieszy Cię w codziennym życiu. Nie zapomnij zasubskrybować naszego błogosławionego kanału, zostaw lajka i udostępnij ten film trzem osobom, które kochasz. Niech Bóg błogosławi Twoje życie i życie Twojej rodziny. Amen.